Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Sławomir Nitras, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Witam. Panie pośle, Platforma ciągle chce komisji śledczej w sprawie afery taśmowej po opublikowaniu ostatnich zeznań Marcina W. przez prokuraturę obciążających syna Donalda Tuska. No ale wie pan, zadam tak przewrotnie panu trochę pytanie. Czy pan się czuje bezpiecznie w kraju, w którym pan Ziobro dysponuje takimi bombami, prawdziwymi czy nieprawdziwymi? Ja nie wiem, bo to pewnie jest bardzo różnie, choć w tym przypadku nie mam najmniejszej wątpliwości, że to są po prostu regularni gangsterzy, więc nie można im wierzyć. Ale czy pan się czuje bezpiecznie w kraju, w którym prokurator generalny dysponuje takimi dokumentami i upublicznia je wtedy, kiedy mu to pasuje? Upublicznia wtedy, jednego, kiedy jutro na zażądał tego, mam wrażenie, to lider Platformy Obywatelskiej. Nie. Ale panie pośle, nie dziwi to pana, że miał takie właśnie bomby Zbigniew Ziobro i ich nie wykorzystał? No bo czeka na moment. Znaczy moim zdaniem on czeka... I taki był moment, kiedy Donald Tusk zarzucił Platformie, rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że przejął władzę w porozumieniu z rosyjskimi specsłużbami. Tego nie powiedział. Powiedział, że służby miały wpływ na te wybory. Zresztą jak na wiele wyborów w Europie. Powiedział Donald Tusk tak. Uprawnione są domysły, że władza PiS została zamontowana przez rosyjskie służby. Ale nie powiedział, że PiS w tym udziałował. Okay, PiS brał udział. Nikt nie zarzuca. Rosyjskie służby zamontowały władzę Prawa i Sprawiedliwości. Nikt nie zarzuca, no to chyba warto było pozwoli. Wiarygodność tego świadka podważyć. Panie redaktorze, nikt nie zarzuca, żeby było jasne. Nikt nie zarzuca Jarosławowi Kaczyńskiemu, że w zmowie z rosyjskimi służbami zdobył w Polsce władzę. Tak samo jak nikt nie zarzuca włoskim politykom, czy francuskim politykom, czy łotewskim politykom, że współdziałali z Rosjanami. Natomiast my wiemy, że Rosjanie wpływają na wybory w krajach demokratycznych, od Ameryki i całą Europę. I nie ma wątpliwości po tym, co widzimy, że Składy Węgla to była ruska firma, zamontowani tam byli ludzie przez rosyjskie służby. Doprowadzili zresztą przy okazji do tego, że zmonopolizowali rynek węgla w Polsce rosyjskim węglem i nie ma wątpliwości, że wpłynęli na polskie wybory. Wpłynęli na polskie wybory. W konsekwencji władzy zdobył PiS. Tak, zdobył PiS. I to się stało i to powinna być lekcja dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że dla PiS-u również, żebyśmy zrobili wszystko, żeby w przyszłości Rosjanie nie wpływali na polskie wybory. To jest w interesie pana, w interesie moim, w interesie państwa polskiego. No tak, no to natomiast, swoją drogą natomiast, szef CBA, powinny być takie służby, żeby szef CBA nie dał się rosyjskim służbom nagrać w knajpie. To prawda. Ale zgadzam się z panem. Ale szef NBP rozmawiając z ministrem spraw wewnętrznych, niewinny jest szef NBP. Nieporadne mocno. Ale zgodzi pan, że nie jest winny szef NBP, tylko winne są służby. No tego, co wtedy państwa mówił, też jest winny. I wierzę, że... Była mowa o tym, jak swoimi działaniami może wpłynąć na wynik wyborów. Nie mam pewności, że pod tym względem państwo polskie jest dzisiaj sprawniejsze. Nie mam wątpliwości. Nie mam pewności. Takiej. Ale wracając do pytania. Komisja śledcza, tak czy nie? Bo takie było pytanie. Tak, proszę, mam takie poczucie, że jak się patrzy na tych panów handlujących węglem, tych panów W, panów Falentów i tak dalej, i na prokuratorów od Ziobry, to ja mam trochę poczucie, że to jest jedna banda. Ja tak naprawdę mam poczucie, że to jest jakieś totalne bagno i ludzie, którzy się tymi papierami bawią. I wydaje mi się, że tylko pokazanie opinii publicznej tego wspólnego frontu ludzi Ziobry, kalety, ozdoby, którzy się bawią. Wie pan, no moment, ale bawią się, ale to Donald Tusk przecież uznał te zeznania za wiarygodne i powiedział, że potrzebna jest komisja śledcza, żeby na podstawie właśnie słów Marcina W., który następnego dnia okazało się obciążał też jego syna. My się czujemy, proszę pana, w pewnym sensie osaczeni. Bo mamy kto zaczął tym grać mocno? Panie pośle, no to Donald panie, Tusk pierwszy panie postawił pana, mocno te zeznania. Pana interesuje, jako... Mam nadzieję, że pana interesuje jakby dojść do jakiejś prawdy. Jasne. Ja mam takie wrażenie, że są jacyś gangsterzy, którzy bawili się węglem, którzy wpływali na wybory polskie, którzy sprzedawali nagrania polskich polityków Rosjanom. I dzisiaj oni służą Ziobrze do tego, żeby oskarżyć. A tego w zależności od tego... Nagrywali na zlecenie Rosjan i sprzedawali Rosjanom? No tak, a ma pan wątpliwości? No nie, tylko jeżeli nagrywali na zlecenie Rosjan, to mieli te nagrania. No. To sprzedawali, tak. Rosjanie nagrywali, znaczy, Rosjanie sprzedawali. Ja bym nie chciał... Chodzi mi o to, że to nie po prostu jakoś da się spiąć. To jest jedno bagno, proszę pana. Ja nie chciałbym, żeby na wybory, żeby Polsce na wybory... Mhm. My mamy za rok wybory, najważniejsze wybory od wielu lat w Polsce. To prawda, bo ja bardzo bym nie chciał, żeby pan Ziobro, uzbrojony w taką amunicję przez ruskich gangsterów, na wybory
tą amunicję mógł się posługiwać. Nie mam najmniejszej wątpliwości. Ten temat komisji śledczej. Będzie uchwała Platformy Obywatelskiej. Nie mam najmniejszej wątpliwości. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że sprowokowany Ziobro dzisiaj te dokumenty ujawnił, a gdyby nieprawdziwe, nie mam co do tego też najmniejszej wątpliwości, a gdyby tego nie zrobił, to te dokumenty pojawiłyby się za rok w kampanii wyborczej. Zaraz, nieprawdziwe te zeznania są nieprawdziwe, to zdanie dotyczące. Znaczy, czy nieprawdziwe są zeznania, w sensie ten człowiek kłamał, czy sfabrykowane jest przez prokuraturę? To nieprawdziwe jest co? A co ja mam na ten temat? Skąd ja mam to wiedzieć? Nie no, powiedział ja tylko, pan, że nieprawdziwe, więc pytam, co jest nieprawdziwe? Ja proszę pana do tych ludzi, nie mam zagrożenia. Pana zdaniem on kłamał, mówiąc o synu Donalda Tuska, Michale Tusku, czy prokuratura sfabrykowała te dokumenty? Na czym polega ta nieprawdziwość? Dla mnie, proszę pana, ci ludzie, pan Falenta i ten drugi pan z Składów Węgla, którego nazwiska nie znamy, tylko znamy inicjał W, i bawiący się tym prokuratorzy pana Ziobry i ministrowie pana Ziobry, z panem Ziobrą na czele, pan Ozdoba, który ma memy gotowe, zanim prokuratura ujawni. No faktycznie, zrobienie mema to jest... Prokuratura ujawni dokumenty, to jest jedna mafia. To jest, naprawdę to się niczym nie różni. Dzisiaj prokuratura w rękach Ziobry to jest grupa przestępcza, która się zainstalowała w prokuraturze i wysługuje się takimi ludźmi jak pan W do tego, żeby bić w opozycję. To jest teza, którą stawiam. A opinia, a komisja śledcza powinna być nie w sprawie pana W, który jest regularnym przestępcą i to wiemy, tylko takich ludzi jak pan Ziobro, którzy te dokumenty wykorzystują. Ale to rozumiem, że takie komisje śledcze to jak Platforma Obywatelska wygra wybory, będzie mogła powoływać większość. Myślę, panie redaktorze, że nie powinien pan tego lekceważyć, bo myślę, że większość Polaków ma dokładnie takie samo zdanie o tych ludziach przed komisją, jak i tym, którzy przesłuchują. Panie Boże, jeszcze chciałem zapytać o ten czas, jeżeli Platforma Obywatelska wygra wybory, bo Donald Tusk mówi o zespole 100 dni, który ma porządkować Polskę tam z rozpiską taką dzienną właśnie. Przez te 100 dni pan poseł jest może w tym zespole? Nie, nie jest. A wie pan poseł, kto jest w tym zespole? Nie wiem. Zna pan może kogoś, kto jest w tym zespole? Donalda Tuska. Bo to bardzo duża grupa podobno, tak mówił przewodniczący. Nie, powiedział, że to jest... duża grupa, tak. Poczekajmy. Myślę, że w przyszłym miesiącu jest kongres programowy, na pewno będziemy wiedzieli więcej. Okej. Panie pośle, a powstaje taka lista polityków Platformy z tytułem będą siedzieć, polityków Prawa i Sprawiedliwości, przepraszam. Platforma tyle razy o tylu politykach, to chociażby teraz mówi pan, że to jest gangsterska działalność. No tak. Co zrobi Ziobro, co robi Kowalski, co zrobi Ozdoba. Pana zdanie miejsce tych polityków zrobi, jest, ale to będzie decydował Platforma za kratkami? Będzie o tym decydował wolny sąd i niezależna prokuratura, nie ja. Ja tylko, wie pan, jeżeli Polskę pozbawiono 700 miliardów złotych, no to jest, za to na pewno powinno się odpowiedzieć karnie. To jak o tych miliardach? 700 miliardów złotych, proszę pana. Znaczy, no jeżeli 700 miliardów, to mówi pan o całym budżecie. No, o tym całym, który był na billboardzie. To jeszcze ja mówię o tych daleko do pozbawienia nas. Panie redaktorze, ja mówię dokładnie o tej samej kwocie, którą na billboardy wpisał pan. No tak, ale to jest ta perspektywa budżetowa, która się rozpoczyna i no, są jakieś sygnały, że mogą zostać te pieniądze zblokowane. Na razie jeszcze nie są. Ale nie ma tych pieniędzy. Inni te pieniądze mają, a my ich nie mamy. No ale to nie. Na razie, proszę pana, mamy. Na razie mamy. Na razie wczoraj. A duża perspektywa budżetowa jeszcze. Uchwaliliśmy w Sejmie wczoraj, że wszyscy dostaniemy 100% podwyżki za prąd. 100%. I to ma być łaska ze strony pana Morawieckiego. 100% podwyżki za prąd i 700 miliardów z Unii, których nie ma. To nie jest polityka. Pan poseł do końca precyzyjny, bo przy zużyciu przecież prądu do konkretnych poziomów to nie będzie podwyżki dla odbiorców. A widzi pan, to znaczy 100% podwyżki będzie w tej niższej taryfie, a potem hulaj dusza, zakład energetyczny powie nam ile będzie. No nie, potem właśnie jest ograniczenie, panie pośle. 693 zł dla odbiorców indywidualnych. Plus VAT. No okej, okay, ale to jest 100% więcej. To nie jest tak, jak pan poseł przed chwilą powiedział, że hulaj dusza, tylko jest ten limit. Ale proszę pana, to jest limit do tego jakby gwarantowanego. Nie, to powyżej. Ale panie dyrektorze, ale to jest dwa razy więcej niż było w zeszłym roku. Okej, okay, to się zgadza, że to jest też 100% to jest dwa razy więcej. Pani proszę, no tylko, że to jest mimo wszystko powyżej tego zużycia. A wie pan, ile zarabiają sprawa, bo lewica, politycy PiSu, ile zarabiają w spółkach energetycznych, w Enei, Tauronie? Pewnie bardzo dużo, ale nie mniej zarabiali, a nawet chyba więcej. 300, 400 tysięcy, 500 tysięcy, 700 tysięcy, milion, 2 miliony złotych. O budżecie unijnym mówiliśmy, politycy lewicy, mówiła wczoraj Anna Maria Żukowska w tym studiu, w przyszłym tygodniu lecą do Brukseli, żeby namawiać do odblokowania pierwszej transzy środków z KPO. Czy Platforma nie chciałaby się przyłączyć do takiej inicjatywy? No, Donald Tusk jest w Brukseli, tylko problem polega na tym, że guzik czy klucz do odblokowania tych środków nie jest w Brukseli, tylko jest w Warszawie, jest w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i jest albo właściwie na Nowogrodzkiej. Bo to od polityków PiSu w Polsce zależy, czy będą przestrzegać prawa,
Czy nie, wie pan, ja podam panu... No, ale Bruksela też, gdyby Komisja Europejska stwierdziła, że można w tym stanie prawnym, jaki jest, no, to blokowała te środki. No, ale nie można, proszę pana. No, znaczy, to jest tak samo, jak... Proszę, no jak nie można? No nie można, bo w Polsce nie przestrzega się prawa, proszę pana. Bo w Polsce jest prawo, którego polityków PiS-u nie dotyczy. I dlatego w Polsce sąd mówi jedno, a minister mówi drugie. I minister się nie słucha sądu. Prezes Kaczyński się nie słucha sądu. No, no ale do tej pory Unia chyba wszystkie należne Polsce środki płaciła przez... A słyszał pan kiedyś o Monteskiuszu? Kiedyś słyszałem, tak. Monteskiuszu, chodziłem do szkoły. Monteskiusz wygląda już w demokratycznym państwie, nie mam co do tego wątpliwości. Jest władza sądownicza, jest władza ustawodawcza i jest władza wykonawcza. I te władze muszą być niezależne. W Polsce... No, ale mówisz o tym, że mają się równoważyć i blokować i tak dalej. To nie chodziło o niezależność. Właśnie chodziło o niezależność. Chodziło o rozdział władz. Te władze są niezależne w ramach swoich kompetencji. A w Polsce jest dzisiaj tak, że na Nowogrodzkiej siedzi jeden facet, który nie rozróżnia Inowrocławia od Włocławka i decydować chce o wszystkim. To, panie, muszę, to nie jest normalne państwo. Tak, to proszę pana za Breżniewa, bo nie wiem, czy pan chce żyć w państwie rządzonym przez Breżniewa. Ja nie. Ja też. Ale teraz zapytam o inną sprawę. Campus Polska. Takie było do tej pory akcyjne, wakacyjne wydarzenie. Kilka dni w sierpniu 7, w Olsztynie. Teraz to będzie takie permanentne, całoroczne spotkania. Pisze o tym Rzeczpospolita. Ruszamy z projektem Fundacja Campus Polska Przyszłości. Rusza z projektem permanentnej Akademii Campus. Będziemy szkolić naszych uczestników kampusu. Będziemy szkolić, będziemy budować ich umiejętności komunikacyjne, umiejętności zarządcze, budowania projektów, zarządzania projektami, tłumaczenia, czym jest państwo prawa i demokracja, po to, żebyśmy tych wartości nie zagubili. Chcemy z młodymi ludźmi pracować, uważamy, że to jest przyszłość Polski. I przyszłość kampanii wyborczej prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego, rozumiem, tak? Władza w Polsce zależy od wyborców, a uratować demokrację w Polsce, która jest niewątpliwie zagrożona, możemy tylko w jeden sposób. Edukacją. Dlatego, że populizmy żywią się brakiem wiedzy, żywią się manipulacją i tylko wiedza, umiejętności są prawdziwą receptą przeciwko populistom takim, jakim... Kiedy ta nowa faza startuje? Ruszamy, już właściwie zaczęliśmy, my już pracujemy i ten projekt, który rozpoczęliśmy teraz w październiku, będzie trwał do maja, a potem płynnie wejdziemy w Campus Polski, który znamy w Olsztynie. A mówił to Sławomir Nitras, poseł Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję panu posłowi za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Dobrego dnia. Miłego dnia. I weekend. Radio Plus. Sedno sprawy. Zapraszam teraz państwa na ostatnie w tym tygodniu spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej programem Ekspres Biedrzycki.
Nie, Kamila nie zaspała, drodzy widzowie. Dzień dobry, to jest piątek, to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, kłaniam się, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Teraz antenę, drodzy państwo, przejmują kobiety. Dlatego, że dzisiaj państwa gościem Katarzyna Pełczyńska-Nałęczy. Już dosłownie za chwilę dyrektorka Instytutu Strategii 2050, ale przede wszystkim była ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej. Po godzinie 9.30 profesor Anna Siewierska-Chmajs Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oczywiście będziemy mówić o tym, co w polskiej polityce. Wczoraj Sejm przyjął ustawę o maksymalnych cenach prądu. Dużo sporów było dotyczących tej kwestii właśnie. Ma to być nie więcej niż 693 zł za megawattogodzinę dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla samorządów i dla podmiotów wrażliwych. Do z kolei 785 zł za megawattogodzinę. Koszt wypłaty rekompensaty dla uprawnionych odbiorców wyniesie blisko 20 miliardów złotych. Za ustawą głosowało 411 posłów, przeciw było 6, wstrzymało się 14. Teraz oczywiście ustawa trafi do Senatu. Problem, drodzy państwo, tylko polega na tym, że mamy ustaloną maksymalną kwotę, maksymalną cenę za megawattogodzinę, tylko rząd zapomniał poinformować o tym, jaki do tego zostanie doliczony VAT. I czy to będzie VAT jednocyfrowy, czy dwucyfrowy, ponad 20%. To, przyznają państwo, zasadniczo może zmieniać sytuację i może się okazać, że ta teoretyczna pomoc jest właśnie tylko teoretyczna, a nie praktyczna. W dalszym ciągu szczególnie samorządowcy podkreślają, że bardzo mocno czekają na tę informację, bo ona jest właściwie kluczowa. I ta kluczowa informacja podczas wczorajszych prac w parlamencie niestety się nie pojawiła. Czy to jest kwestia jakiegoś takiego mało poważnego podejścia do sprawy, czy pisania projektu ustawy na papierze, czy też celowe działanie. Tego oczywiście nie wiemy, natomiast no, trzeba czekać na informacje w sprawie stawki VAT w tej kwestii właśnie. Posłowie poparli także kilka poprawek w trakcie drugiego czytania, które zgłosił Klub Prawo i Sprawiedliwość. Jedna, drodzy państwo, to jest też ciekawa informacja, zmienia sposób finansowania rekompensat dla firm energetycznych, zastosowanie cen maksymalnych z zaproponowanego wcześniej funduszu wypłaty różnicy na fundusz przeciwdziałania COVID-19. Z kolei jedna ze zmian dotyczyła doprecyzowania przepisów i rekompensat, zastosowanie maksymalnych cen prądu. Chodziło oczywiście o umowy zawarte przed 24 lutego, czyli przed datą wybuchu wojny w Ukrainie. Komisja Europejska to jest kolejny problem, którym dzisiaj się będziemy zajmować, a właściwie starcie nieustanne polskiego rządu z Komisją Europejską. W dalszym ciągu wisi nad nami widmo nie tylko zamrożenia środków z Krajowego Planu Odbudowy, ale także z Funduszu Spójności. Z nowej perspektywy budżetowej do roku 2027 to będzie cofnięcie cywilizacyjne. Tak mówią eksperci, przedstawiciele rządu w dalszym ciągu zapewniają, że trwają rozmowy, ale nie będąc złośliwą, przypomnę tylko delikatnie, że rozmowy w sprawie KPO także trwały i czym to się skończyło, wszyscy wiemy. Tymczasem Komisja ugięła się pod żądaniami Viktora Orbana. Węgry zostały wyłączone z zaproponowanych przez Komisję Europejską limitów cenowych na gaz. Nie będą one obejmować długoterminowych kontraktów, bez których dostawy gazu do Węgier byłyby z dnia na dzień niemożliwe. O tym mówił wczoraj przybywający w Brukseli premier Węgier Viktor Orbán i dodał, że największym zagrożeniem dla Węgier były propozycje komisji dotyczące energii. Gdybyśmy je przyjęli, ryzykowalibyśmy odcięcie dostaw gazu na Węgry w ciągu dosłownie kilku dni. Tak Orbán napisał na Facebooku i dodał, że zagrożenie zostało dziś skutecznie zażegnane. Nie byliśmy sami i udało nam się wynegocjować uczciwe porozumienie. To była długa walka, ale udało nam się obronić interes Węgier. Tak pisze Viktor Orbán właśnie w sprawie cen gazu, a no, prawda jest taka, że w dobie kryzysu energetycznego mamy bardzo nerwowe ruchy państwowych koncernów energetycznych. Mamy zrywane umowy, zamrażane oferty, a część miejsc, chociażby szpitale na przykład, zadłużone szpitale, nie mają możliwości zawarcia kontraktów, ponieważ firmy dostarczające energię elektryczną twierdzą, że po prostu nie opłaca im się tych kontraktów zawrzeć, więc sytuacja jest naprawdę, no, może jeszcze nie krytyczna, ale bardzo, bardzo, bardzo trudna w przedsionku tego
krytycyzmu, nazwijmy to w cudzysłowie, stoi. Rynek energii i gazu jest, jak wiemy, dzisiaj bardzo mocno regulowany przez państwo. I wczoraj ja przypominałam państwu o tej sytuacji, w której Tauron zaczął wymawiać umowy swoim poszczególnym klientom. Został zrugany przez ministra aktywów państwowych i wicepremiera Jacka Sasina na Twitterze, oczywiście, a gdzieżby indziej. No, ale prawda polega na tym, że Tauronowi przestała się opłacać sprzedaż gazu. Z kolei PGE zaczęła wysyłać bardzo niejasne komunikaty do osób, które chciały kupić od spółki energię elektryczną. No i prawda jest taka, że w tej chwili mnóstwo odbiorców, nie tylko indywidualnych, ale także poważnych instytucji, dużych instytucji, takich właśnie jak szpitale między innymi, są w, czy właściwie tkwią w ogromnej niepewności przed tym sezonem jesienno-zimowym, więc to jest także bardzo poważny problem, z którym rząd będzie musiał sobie poradzić. Pytanie, czy udźwignie właśnie takie wyzwanie. Do tego dochodzi jeszcze cena za tonę węgla. Węgiel, który jest sprowadzany z zagranicy, ale nie spełnia podstawowych norm, jest mało kaloryczny, ale to w najlepszym przypadku, bo w większości ten węgiel po prostu się nie pali. W związku z tym na łeb, na szyję ci, którzy węgiel kupili, w tej chwili próbują go zwracać, ponieważ jest on absolutnie bezużyteczny i nie nadaje się do palenia w piecach. Jak państwo widzą, te problemy przez cały czas się piętrzą, a premier Morawiecki tłumaczy się z wszystkich właściwie problemów, z którymi się w tej chwili borykamy, także w sprawie drożyzny, Balcerowiczem i Tuskiem. Pan premier Mateusz Morawiecki mówi, inflację dusił Balcerowicz, a potem Tusk, i to doprowadziło do obecnej sytuacji, do jednego. Jeżeli ktoś chce mnie namawiać na duszenie inflacji poprzez bardzo wysokie bezrobocie, to mu się nie uda, mówi premier Mateusz Morawiecki, jednocześnie dość beztrosko chyba podchodząc do wszystkich prognoz i danych, które straszą nas niemal każdego dnia. 20% inflacja, co do tego chyba już nikt nie ma wątpliwości. Taki właśnie poziom inflacji planowany, prognozowany jest na koniec roku i niestety wbrew zapowiedziom prezesa Adama Glapińskiego marne są szanse na to, żeby inflacja spadła poniżej wyniku dwucyfrowego przez kolejny 2023 rok. Na te wszystkie tematy z profesor Anną Siewierską-Chmaj będziemy rozmawiać, a jak wspomniałam, już za chwilę u państwa będzie była ambasador Rzeczypospolitej w Rosji, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, a z Rosji też bardzo, a właściwie z Ukrainy i z Rosji, z frontu wojny w Ukrainie, mnóstwo niepokojących informacji płynie. Wiemy, że analitycy z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną przewidują, że Rosjanie mogą wysadzić tamę w Nowej Kachowce i stworzą ku temu już w tej chwili warunki. Wiemy, że Rosja przygotowuje absolutną katastrofę w Kachowskiej Elektrowni Wodnej na Dnieprze, zaminowując zaporę i transformatory. O tym już oficjalnie mówi Michał Podolak z biura prezydenta Ukrainy. Wiemy, że taki zamach ze strony rosyjskiej byłby równo znaczny z właściwie użyciem broni masowego rażenia. To z kolei są słowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który poinformował liderów Unii Europejskiej o tym, że siły rosyjskie właśnie zaminowały zaporę i transformatory siłowni. Wiemy, że to ma być plan Surowikina, czyli tego nowego dowódcy wojsk rosyjskich, nominowanego niedawno przez Władimira Putina. W sprawie Kachowskiej Elektrowni to jest właśnie jego plan, jego pomysł. Ma on obejmować zaminowane zapory i transformatory, a drugi punkt to przymusowa deportacja Ukraińców, przesiedlenie ich do Rosji jako nielojalnych mieszkańców, a trzeci punkt, najbardziej przerażający w kontekście tego, co się może wydarzyć, zatopienie terytorium tak, by powstrzymać ukraińską kontrofersywę i zablokować swój odwrót. Rosja przygotowuje technogenną katastrofę. To są słowa Podolaka. Nawet trudno sobie wyobrazić, jak duża część, jak duże terytorium Ukrainy byłoby zalane. Wiemy, że Rosja prawdopodobnie także będzie oskarżać Ukrainę o to, że ta planuje atak na tamę i sytuacja może naprawdę być krytyczna w tej części Ukrainy właśnie. Pytanie oczywiście, jak może wpłynąć na obecną sytuację. Niepokojące wieści także z Białorusi. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi w wywiadzie dla jednej z białoruskich gazet odniósł się do Polski, do naszego kraju i powiedział tak. Kurs polityczny Polski wyraźnie wskazuje na przygotowanie Warszawy do wojny
ofensywnej i w żadnym wypadku nie do wojny obronnej. To jest kolejna z serii takich budzących, no, delikatnie mówiąc, napięcie wypowiedzi białoruskich władz, które to wypowiedzi oczywiście nie mają najmniejszego pokrycia w rzeczywistości. Nie ma też żadnego powodu do obaw, tak twierdzą eksperci, ponieważ to są wyłącznie wypowiedzi użyte na kwestie, na potrzeby propagandowe, na potrzeby polityki wewnętrznej Białorusi. I jeszcze jedna ciekawa informacja. Wczoraj Bild niemiecki poinformował o tym, że prezydent Niemiec, to uwaga, ze względów bezpieczeństwa zrezygnował z dzisiejszej wizyty w Kijowie. Nie zrobił tego za to prezydent Szwajcarii, który pojawił się rano w stolicy Ukrainy, w Kijowie. Niebezpieczeństwa się nie bał. Pozdrawiamy prezydenta Niemiec. Chłodno, bardzo pozdrawiamy. A już za chwilę pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, zapraszam. Bażę zdrowia, szanowni Ukraińcy. Сьогодні взяв участь в засіданні Європейської Ради. Тема захисту України і нашої енергетичної безпеки була серед головних на цьому саміті. Поінформував колег про нові терористичні кроки Росії і про наші потреби, щоб захиститись і від цієї форми терору, направленого проти енергосистеми. Російські війська продовжують наносити удари ракетами і дронами по нашим електростанціям. Зрештою, і така російська підлість зазнає провалу. Зараз всі у світі мають діяти потужно і швидко, щоб не допустити ще й такого російського теракту. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Звичайно, ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Вони цим своїм терактом можуть знищити серед іншого навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північно-Кримський канал у випадку руйнації дамби Каховський ГЕС просто зникне. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема і Крим. Ми маємо зараз усі разом, всі європейці, всі лідери світу, всі міжнародні організації дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській станції означатиме абсолютно те саме, що і застосування зброї масового ураження. Наслідки для Росії мають бути відповідними. Світ повинен реагувати превентивно. Це ключове зараз. Принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті повинен стати одним із базових для міжнародної політики. I bardzo miło mi przywitać panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, była ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej, obecnie dyrektor Instytutu Strategii 2050. Dzień dobry, pani ambasador, kłaniam się. Dzień dobry. Jak trudna sytuacja pani zdaniem jest w związku z tym zaminowaniem tamy na Dnieprze przez Rosjan? Bardzo krytyczne, bardzo mocne i no, wydaje się dość jednoznaczne deklaracje w tej kwestii płyną ze strony ukraińskich władz. Mówi się nawet, i zastanawiam się, czy nie przesadnie to za chwilkę pani być może pomoże nam to rozwikłać, że to jest no, właściwie ta sprawa zaminowania, że można ją porównać do użycia broni masowego rażenia, tak mówią współpracownicy Wołodymyra Zełenskiego. Co się może wydarzyć pani zdaniem w najbliższych dniach w tej kwestii właśnie? Groźba, jaką Rosjanie ewidentnie formułują i do czego się przygotowują, bo przygotowują się nie tylko mówiąc, że to jakoby Ukraińcy się przymierzają, bo przecież to na nich byłaby zrzucona wina, do wysadzenia tej tamy, ale Rosjanie prowadzą też od już jakiegoś czasu ewakuację ludności cywilnej z tamtych obszarów, które gdyby wysadzono tę tamę, zostałyby zalane. Przy czym ewakuacja ludności nie odbywa się w taki sposób, że po prostu wszyscy muszą, natomiast ludzi się bardzo mocno namawia, straszy, nie informuje, nie pozwala im się ewakuować w stronę ukraińską, tylko jeżeli w ogóle mogą wyjechać, to w stronę rosyjską, też niczego im nie zapewniając za bardzo i nie tłumacząc, tylko że pojadą na Krym, tam będą czasowo, co potem nie wiadomo. Trochę to
przypomina takie wywózki z czasów no, dawnych, ale okropnie i słusznie wspominanych. Natomiast rzeczywiście zniszczenie tej tamy byłoby aktem terrorystycznym na miarę nawet w tej wojnie, bo Rosjanie cały czas demolują infrastrukturę ukraińską, a zwłaszcza w ostatnich tygodniach w tej nowej fazie wojny, to właściwie to jest główny cel, zdemolowanie całej infrastruktury energetycznej. Cel, który zresztą jawnie nagłaśniają także już we własnych mediach. Czyli już nie mówią, że tylko militarne, tylko mówią, niszczymy infrastrukturę energetyczną, bo jakoby jest to infrastruktura wojskowa. No to jest taki propagandowy myk. Ale nawet na tle tej wojny zniszczenie tej tamy byłoby czymś bezprecedensowym, spektakularnym w swoich szkodach, zarówno jeśli chodzi o ludzi, którzy i ich mienie, którzy by zginęli, ich mienie zatopione, jak i ogromne zniszczenia dla całego systemu nawadniającego w regionie, ale też to mogłoby mieć konsekwencje nawet dla dostarczania wody na Krym, więc Rosjanie tutaj także własne podważyliby możliwości, a wszystko po to, że najprawdopodobniej Rosjanie obawiają się, że nie są w stanie utrzymać Chersonia militarnie. W związku z tym no niejako chcą przykryć swoje wycofanie militarne tą straszną katastrofą infrastrukturalną, zgodnie z taką logiką, że jak nie nasze, to po prostu popiół i nic po nas. Tak, zupełnie nowego wymiaru nabiera powiedzenie po nas choćby potop, bo wydaje się, że Kreml właśnie w taki sposób w tej chwili do sytuacji podchodzi. Ale panie ambasador, mówi się o tym, że ten zamach, tak to nazwijmy, na elektrownię wodną na Dnieprze byłby, tutaj cytat, równoznaczny z użyciem broni masowego rażenia. Tak mówi Wołodymyr Zełenski. Pytanie, czy przesadza? Wołodymyr Zełenski mówi tak dlatego, żeby pokazać donośność i no, jakąś taką zbrodniczą nową jakość tego aktu terrorystycznego, gdyby się zdarzył. Ponieważ no niestety w wyniku tej wojny mamy do czynienia z pewną inflacją okropności, co do których już zrozumieliśmy, że się dzieją. Co prawda je krytykujemy, ale możliwość też reakcji na każdą kolejną okropność już staje się coraz bardziej ograniczona. Dlatego też on używa coraz mocniejszych słów. Jeśli chodzi o skutki dla środowiska, dla ludzi, dla mienia ludzi, dla możliwości ich życia potem na tym obszarze, no ja się nie biorę tutaj za porównania, bo no nie mamy takiej pełnej wiedzy, ale jakaś bardzo ograniczona taktyczna użycie broni atomowej, może to i by się o bardzo, bardzo ograniczonym zasięgu, może by to i miało jakieś porównanie. Natomiast jeśli chodzi o patrzenie takie strategiczne, to jednak to jest coś innego, bo użycie broni atomowej ofensywnie, czyli po prostu państwo atomowe atakuje drugie nieatomowe państwo ofensywnie bronią atomową, to jest jednak przekroczenie pewnej strategicznej, geopolitycznej granicy, która nigdy nie była przekraczana i jednak byłaby to zupełnie innej jakości katastrofa i innej jakości wydarzenie z tej perspektywy, oby do niego oczywiście nigdy nie doszło. Panie ambasador, wiemy, że bardzo napięta sytuacja jest także w ogóle w kontekście międzynarodowym przez to, co dzieje się w Ukrainie. Wiemy, że te absolutnie mordercze ataki, które miały miejsce na infrastrukturę cywilną, na cywilów, na infrastrukturę związaną no, w ogóle z zaopatrzeniem Ukrainy w prąd, w ciepło, czyli ta tak zwana infrastruktura krytyczna, że no, to się wydarzyło dzięki Iranowi między innymi, czyli dostarczaniu broni przez Iran Federacji Rosyjskiej. Na początku Iran temu zaprzeczał, później do tego się przyznał. Następnie włączył się do sprawy ze względów oczywistych Izrael, ale dociskany mówił o tym, że nie zmieni swojego podejścia do wojny w Ukrainie, czyli będzie oferował pomoc humanitarną, ale nic więcej. Nie ma mowy o dostarczaniu broni, czy też systemów przeciwrakietowych, czy obrony w ogóle przeciwlotniczej. Tymczasem dzisiaj rano, ja przepraszam, bo ja będę na bieżąco tłumaczyć. Wiemy, że doszło do rozmowy ministra spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleby, który właśnie omówił z premierem Izraela kwestię ewentualnego dostarczenia systemów i technologii obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. I Kuleba napisał na Twitterze, że poinformował
Izraelczyków o cierpieniach i o śmiertelnych ofiarach, o zniszczeniach spowodowanych przez rosyjskie rakiety i drony wyprodukowane właśnie w Iranie i że ponowił prośbę do Izraela właśnie o dostarczenie systemów i technologii o broni przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Tak to mniej więcej oczywiście brzmi, gdzieś tutaj mogłam się językowo pomylić, no ale dokładnie clue jest takie sprawy. Dmytro Kuleba prosi bezpośrednio premiera Izraela o wsparcie sprzętowe także. Na razie oczywiście odpowiedzi ze strony Izraela nie ma. Wiemy, że premier potępił po prostu na razie, w bardzo zdecydowany, ale jednak tylko potępił zmasowany atak rosyjskich rakiet na ukraińskie miasta, do którego doszło 10 października. I co teraz pani zdaniem się wydarzy? Czy Izrael zmięknie? Czy Izrael stwierdzi, że to jest jednak moment na tyle krytyczny, że Ukrainę trzeba będzie wesprzeć się nie tylko humanitarnie? Obecność irańskich dronów zmieniła sytuację militarną w tej wojnie. Niestety jakoś tam bardziej na korzyść rosyjską. Rosjanie ponosili i ponoszą cały czas klęski, niepowodzenia na froncie militarnym w wymiarze wojskowym. Natomiast wskutek dostaw tych dronów uzyskali zdolność masowego atakowania bez straty w ludziach infrastruktury krytycznej, energetycznej na terenie całej Ukrainy, co powoduje, że chociaż to nie wpływa na samą sytuację na froncie, to wpływa na sytuację w państwie i ona się bardzo komplikuje. Są ograniczenia w dostawie elektryczności, wiadomo, że będą duże problemy z ogrzewaniem. To paraliżuje życie ludzi i paraliżuje też, jak już bardzo mocno dotkniętą tą wojną, gospodarkę. Już nie mówiąc o wysiłku odbudowywania, który cały czas ma miejsce. To nie jest tak, że zniszczone i zostaje. Tam jest cały czas ogromny wysiłek naprawiania, odbudowywania, ale wiemy, że te koszty odbudowy powojennej po prostu rosną bardzo szybko. I teraz oczywiście Izrael jest w konflikcie z Iranem i włączenie się de facto Iranu do tej wojny jako strony dostarczającej uzbrojenie powinno budzić w Izraelu zaniepokojenie, ale równocześnie Izrael jest związany z jakąś tam koniecznością uwzględniania rosyjskiego punktu widzenia, ponieważ to Rosjanie w dużym stopniu kontrolują przestrzeń powietrzną nad Syrią. I ta przestrzeń powietrzna, do której dopuszczają także samoloty izraelskie, które mogą dzięki temu bronić się przed własnym, we własnych wewnętrznych i sąsiedzkich konfliktach, jest dzisiaj dla Izraela super ważne. I stąd między innymi duża wstrzemięźliwość Izraela, jeśli chodzi o wspieranie także militarne Ukrainy w tej wojnie. Te skomplikowane układanki, gdzie z jednej strony Iran ewidentnie w konflikcie z Izraelem, który stawia Izrael jako absolutnego wroga i po prostu nawołuje do zniszczenia Izraela, ale z drugiej strony jednak Rosja w Syrii, okazuje się, że to ulokowanie Rosji w Syrii dzisiaj powoduje, że ona może rozgrywać także w tamtym regionie, uzyskując pewną mechanizm presji także na Izrael i efekty tej presji niestety widzimy. No dobrze, ale sądzi pani, że po tej rozmowie ministra spraw zagranicznych Ukrainy z premierem Izraela sytuacja może ulec jakiejś zmianie, czy to jeszcze jest za wcześnie? Dla Izraela jego własne bezpieczeństwo i zdolność obrony w tych relacjach wewnętrzno-sąsiedzkich, czyli w regionie, podejrzewam, jest jednak dużo ważniejsza niż uczestniczenie i tutaj w wojnie w Ukrainie. Zmienia się oczywiście już narracja polityczna, zmienia się też ta gotowość do udzielenia pomocy humanitarnej, natomiast co do daleko idącej pomocy wojskowej, ja bym była ostrożna. Podejrzewam, że z drugiej strony są też sygnały ze Stanów Zjednoczonych, żeby skłonić Izrael do takiego wsparcia, ale nie byłabym przekonana, że to się zdarzy w jakimś takim spektakularnym, znaczącym wymiarze. Panie ambasador, czy my obserwujemy moment, w którym ta kontrofersywa Ukrainy zaczyna
no, popadać w poważne tarapaty i w kontekście tego zaminowania tamy na Dnieprze, i w kontekście zaangażowania sprzętu irańskiego, i w kontekście zaangażowania także Białorusi, o tym za chwilę jeszcze powiemy, ale wydaje się, że ono jest coraz większe. No, tych problemów jest coraz więcej, one zaczynają trochę pączkować. Pytanie, jak pani zdaniem, oczywiście no, nie jest pani wojskowym strategiem, ale no, z takiego punktu widzenia bardzo logicznego, czy to rzeczywiście może wpłynąć jakoś w sposób znaczący na sytuację na froncie? Mówiąc krótko, jak duże problemy dzisiaj ma Ukraina w porównaniu z tym, co jeszcze było, dajmy na to, 2-3 tygodnie temu? Pojawiły się czynniki, które rzeczywiście nie tyle utrudniają samą kontrofensywę, bo dzisiaj stan armii rosyjskiej jest dalej bardzo słaby i ta mobilizacja niewiele zmieniła. Natomiast Rosjanie znaleźli inne środki pozamilitarne, poza po prostu walki armii na froncie i wzdłuż linii frontu, nacisku na stronę ukraińską. I to jest z jednej strony, to są te ataki, po pierwsze to są te ataki terrorystyczne po całym terytorium Ukrainy. I ja tak jak mówię, na sam front nie ma to wpływu, no niemniej to powoduje gorsze funkcjonowanie tego państwa, no i przede wszystkim znacznie pogarsza jakość życia obywateli, a to ma przecież także znaczenie. To samo, ta groźba ogromnego zamachu terrorystycznego, no spektakularnego, po prostu rzeczywiście w kategorii zamachów terrorystycznych jest to zamach nuklearny, jest znowu ogromnym zagrożeniem dla życia i jakości tego życia, także zimą, ludności ukraińskiej, co będzie miało konsekwencje zarówno humanitarne, miałoby konsekwencje, gdyby do tego doszło, humanitarne wewnątrz Ukrainy, jak i w kolejnej fali uchodźców do nas, co no, powinniśmy brać pod uwagę i jakoś tam w naszych kalkulacjach polskich się do tego przygotowywać jako do złego scenariusza, ale takiego, który niestety może się zdarzyć. I wreszcie trzeci wymiar, który tu się pojawia na razie jako potencjalna groźba, to jest włączenie się Białorusi do wojny już nie tylko jako, tylko wyłącznie, bo to też oczywiście jest ważne, jako kraju, który użycza swojego terytorium do ataków, ale kraju, którego armia wchodzi do wojny. I wiemy, że Łukaszenka się przed tym bardzo broni, dlatego że Białorusini absolutnie nie chcą iść na tą wojnę. To jest jeszcze bardziej nie chcą niż Rosjanie, to jest jeszcze bardziej kompletnie nie ich wojna niż Rosjan. I to, co się dzisiaj dzieje w Białorusi, oprócz tego, że przyjeżdża sprzęt rosyjski, oprócz tego, że organizacyjnie widzimy coraz więcej sygnałów takiego przeorganizowywania się armii białoruskiej w kierunku ofensywnym w stronę Ukrainy, to przede wszystkim mamy do czynienia z ewidentnym zwrotem propagandowym. Tak jak dotychczas ta propaganda była taka, że Łukaszenka jest gwarantem bezpieczeństwa, Białoruś, może dobrze to tam się nie żyje i system nie jest idealny, ale przynajmniej wszyscy naokoło wojują, a w Białorusi jest pokój, to teraz zaczęła się propaganda, która pokazuje Białoruś jako kraj otoczony przez samych wrogów. Polska oczywiście jako kukiełka amerykańska i natowska, która wręcz zbroi się, żeby zaraz zaatakować Białoruś. Ale nawet o Ukrainie się nie mówi. Nie pada prawie słowo Ukraina. Ukraina dzisiaj to Stany Zjednoczone i NATO, także zagrażające Białorusi. Więc jest ewidentna próba przekonania białoruskiego społeczeństwa, że są prawie już zaatakowani i że to jest ich wojna. No tak, to się białoruskie... Ja powiem szczerze, że no, wątpię. Właśnie, bo białoruskie społeczeństwo to jest zupełnie inne społeczeństwo niż społeczeństwo rosyjskie. Przede wszystkim to jest społeczeństwo, które nie ma tego genu imperialnego, więc jako Białoruś nie mają absolutnie żadnej potrzeby podbijania innych terytoriów i poszerzania swojego kraju. Natomiast tak zupełnie nie dyskredytowałabym, czy też ignorowała raczej tej propagandy, bo ona jest wszechobejmująca i wiadomo, że ludzie mogą się bać, ale przede wszystkim białoruskie społeczeństwo nie chce Łukaszenki w swojej większości, czemu dało wyraz bardzo spektakularnie i długotrwale w czasie protestów po sfałszowanych wyborach w 2020 roku. Więc to nie jest społeczeństwo, które wspiera swojego lidera, tylko które w swojej większości go nienawidzi i go nie chce. I w związku z tym to społeczeństwo dzisiaj, wysłane dodatkowo jeszcze, no nie całe, ale mężczyźni, część mężczyzn, część wojska, wysłane na wojnę i jeszcze uzbrojone, no może to doprowadzić do jakichś niebezpiecznych
niebezpiecznych z punktu widzenia Łukaszenki sytuacji wewnątrz samej Białorusi, dlatego on się maksymalnie temu sprzeciwia, ale jego zależność od Putina jest coraz większa i wobec i on też rozumie, że jeżeli coś się stanie Putinowi, to on też nie przetrwa, więc oni w pewnym sensie na jednym jadą takim makabrycznym, dyktatorskim wózku i może się okazać, że Łukaszenka pod presją Putina i pod takim przymusem wyśle swoje wojska także na Ukrainę. To nie będzie jakaś wielka ofensywa militarna, która doprowadzi do wzięcia kontroli nad Kijowem, ale spowoduje, że armia ukraińska no, będzie musiała także na tej linii walczyć i bronić się. No i oczywiście w związku z tym nie będzie mogła kontynuować efektywnie kontrofensywy na wschodzie i południu Ukrainy. Tymczasem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wystawiła list gończy za Aleksandrem Łukaszenką. Jak to czytać i co to w praktyce tak naprawdę? Czy wiemy teoretycznie, co to znaczy wystawienie z jakimś listu gończego, ale jak to się przekłada na Łukaszenkę, na Ukraińców, którzy właśnie zdecydowali się na taki krok? To jest akt symboliczny. Każdy rozumie, że to nie spowoduje, że Łukaszenkę ktoś przyprowadzi tutaj i do podsąd ukraiński. No jest to akt symboliczny, który pokazuje, że to nie tylko Putin jest zbrodniarzem wojennym i agresorem, ale Łukaszenka właściwie jest jego młodszym pomocnikiem, tak samo agresywnym. W każdym razie, jeśli nie tak samo, to również niesie odpowiedzialność, jakąś część odpowiedzialności za tą zbrodniczą agresję, która ma miejsce. Pani ambasador, wiemy, że w stolicy, czyli w Warszawie, ma odbyć się pierwszy zjazd byłych rosyjskich parlamentarzystów i samorządowców, którzy chcą przejąć władzę w Rosji po ewentualnym, rzecz jasna, upadku Władimira Putina. Zjazd ma odbyć się w dniach 4-7 listopada w podwarszawskiej Jabłonnie. Mają się tam pojawić byli deputowani Dumy, którzy zasiadali w parlamencie przed aneksją Krymu w 2014 roku. Będą też urzędnicy, będą samorządowcy. Wiemy też prawdopodobnie, że udział w zjeździe wezmą też byli członkowie Rady Federacji, czyli rosyjskiego Senatu, tak to nazwijmy, aktywiści rosyjskiej opozycji, działacze społeczni, którzy potępiają reżim Władimira Putina i opowiadają się przeciwko wojnie w Ukrainie i aneksji ukraińskich terenów, regionów. Organizatorzy zapowiadają udział ponad 50 byłych parlamentarzystów i samorządowców. To ma być taki proces alternatywnego tworzenia organów władzy. Czy to, że taki zjazd odbywa się w Polsce, ma jakieś szczególne pani zdaniem znaczenie? Z Rosji, jak wiemy, uciekło dużo obywateli, którzy krytykują tę agresję, którzy są zdecydowanie jej przeciwni, którzy nie chcą ponosić, dokładać się do tego reżimu ani swoją obecnością, ani swoimi podatkami, a także uciekli dlatego, że po prostu groziły im więzienia. Część tych ludzi mieszka w Polsce, część mieszka w Europie. Oni się w różnych takich gremiach, to nie jest pierwsze tego typu spotkanie, jakoś spotykają, naradzają, debatują. I ja uważam, że to jest dobre. To znaczy, jeżeli są ludzie, którzy są Rosjanie, którzy potępiają ten reżim i tę wojnę, niestety to jest mniejszość. Niestety to nie jest dzisiaj grupa, która jest w stanie zmienić sytuację w Rosji, o czym jeszcze powiem za chwilę, jakie to ma przełożenie na władzę. Niemniej warto pamiętać, że Putin to nie są wszyscy Rosjanie i że nie powinniśmy absolutnie zbiorowo wszystkich Rosjan potępiać, a już w żadnym razie nie wolno nam ich wszystkich dehumanizować, bo i z takimi postawami się spotkałam, żebyśmy nie szli w swoim radykalizmie trochę tak, jak... Oj, chyba zawiesiło nam się połączenie z panią ambasador. Ja poproszę kolegów, ja już wiem, że pani profesor Siewierska-Chmajczyk na linii, ale jeszcze chciałabym jednak dokończyć ten wątek z panią Pełczyńską-Nałęcz, także spróbujemy się jeszcze raz. Pani ambasador, słyszymy się, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Nie wolno dehumanizować Rosjan, tak mówiła przed sekundą pani ambasador. Chciałabym, o, słyszymy się, świetnie, żebyśmy dokończyły jeszcze ten wątek, bo on na koniec naszej rozmowy jest niezwykle ważny. O tej dehumanizacji Rosjan jeszcze, pani ambasador, bo akurat w kluczowym momencie przerwało nam połączenie. Właśnie nie wiem, do jakiego momentu było słychać. Chciałam powiedzieć, że dehumanizowanie Rosjan całościowo jako narodu
jest naprawdę niepożądane, dlatego że w swoim radykalizmie, takim odczłowieczeniu całego narodu, nie powinniśmy się posuwać do takich punktów, które stawiają nas w tym punkcie, przeciwko czemu walczymy. Większość Rosjan, nie mniej, większość Rosjan ciągle popiera ten reżim i sama elita wokół Putina, choć widzimy, że tam są bardzo dużo napięcia, tarcia, ta elita wcale nie wygląda na taką, która miałaby się zaraz rozsypać. I musimy sobie zdawać sprawę, że takie spotkania na uchodźstwie, one bardziej są takim wyrazem symbolicznego pokazania, nie wszyscy Rosjanie to Putin, nie wszyscy Rosjanie popierają ten reżim, niż naprawdę miejscem efektywnego tworzenia alternatywy dla dzisiejszego reżimu i miejsca, które mogłoby wpłynąć na bieg spraw w Rosji. Bieg spraw w Rosji może być zmieniony tylko w samej Rosji i w moim przekonaniu, jeżeli coś by się miało zmienić, to od góry poprzez jakieś podziały i zamachy stanu w ramach elity. I ja powiem, że ja na dzisiaj nie widzę takiej pożywki, żeby to się miało zdarzyć w najbliższych tygodniach, a nawet miesiącach. To już naprawdę na sam koniec i bardzo krótko poproszę. Pytanie do pani jako do dyplomatki. Czy uważa pani, albo czy zgadza się pani z tymi, którzy stawiają tezę, że nie ma innego wyjścia z tej wojny niż jednak rozmowy pokojowe? Ta wojna się skończy wtedy, kiedy Putin odejdzie od władzy. Nie wyobrażam sobie końca wojny z Putinem przy władzy. Może dojść w jakichś okolicznościach do czasowego zamrożenia, do czasowego zawieszenia broni. To się może stać wskutek inicjatywy rosyjskiej albo inicjatywy ukraińskiej. Trudno tutaj przewidzieć, jaki będzie bieg zdarzeń. Jedno jest pewne. Póki Putin jest przy władzy, ta wojna będzie trwała. W momencie, kiedy on zostanie od tej władzy usunięty i tutaj różne są warianty, to może to stworzyć przestrzeń do rozmów, może to stworzyć przestrzeń do trwałego zakończenia wojny, ale też nie będziemy mieli w Rosji do czynienia z demokratycznym, przewidywalnym i przyjaznym partnerem, myślę, że przez bardzo, bardzo wiele lat, więc to zagrożenie bezpieczeństwa w naszym regionie i w Europie to jest niestety na dłużej. Niemniej na jakimś etapie kiedyś rozmowy będą konieczne, ale na pewno nie mogą to być rozmowy, które ktoś zaczyna w Europie z pominięciem Kijowa. Bardzo dziękuję. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej, dyrektorka Instytutu Strategii 2050. Kłaniam się. Bardzo dziękuję jak zwykle i do zobaczenia już osobiście, mam nadzieję, następnym razem. Dobrego dnia. A już za chwilę u Państwa profesor Anna Siewierska-Chmaj, Uniwersytet Rzeszowski. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość okrada Polaków z pieniędzy, które powinniśmy już dostać. To są nasze pieniądze na drogi, na bezpieczeństwo, politykę społeczną, cyfryzację. To jest możliwość szybszego rozwoju, walka z inflacją. A co wy zrobiliście przez ostatni czas? Kłócicie się z Brukselą. Tam szukacie wroga. Wywołujecie wojnę, która z Unią Europejską ma nas kłócić. Dość tego. Szanowni Państwo, to co zrobiliście w ostatnich godzinach tylko potwierdza tezę, że ta sprawa musi być wyjaśniona w całym swoim aspekcie. Doprowadziliście do uzależnienia polskiej energetyki od węgla ze wschodu. Robiliście wszystko, by nie wprowadzić odnawialnych źródeł energii. Ale przede wszystkim to, co zrobiliście w ostatnich godzinach, pokazuje wasze putinowskie metody walki z opozycją. Dla was, panie pośle, najważniejszy jest wasz interes polityczny i wasza wojna z Prawem i Sprawiedliwością i z naszym rządem. Dla was nie liczy się to, czy Polacy będą mieli ciepło, dla was nie liczy się to, czy Polacy będą mieli prąd. Wy byście się cieszyli, gdyby nie mieli prądu, gdyby było zimno w polskich domach, bo wy wyznajecie zasadę im gorzej, tym lepiej. I to jest droga donikąd, panie pośle, nie należy tak postępować, bo jak się jest odpowiedzialnym politykiem, to w czasach wojny, kryzysu bez precedensu, nie można takiej polityki stosować. Trzeba jednak myśleć trochę państwowo, a nie tylko partyjnie. Stawką tych wyborów będzie także polska demokracja, bo w najłagodniejszym wydaniu, najłagodniejszym, bo oni zapowiadają coś dużo dalej idącego, zapowiadają w gruncie rzeczy powrót do czasów, no, komunistycznych, ale nie w wymiarze gospodarczym, tylko w wymiarze
represji, uniemożliwiania wielkiej części społeczeństwa realnego udziału w polityce, realnego udziału w procesie demokratycznym, ale nawet gdyby uznać, że to są wszystko takie gadania po to, żeby zmobilizować ten najbardziej nienawidzący nas elektorat, bo im się zapowiada, że oni nas po prostu zniszczą, ale nie tylko nas jako polityków. Nie sądźcie państwo. Przecież padają już zapowiedzi rozprawy z wyborcami. No dużo do komentowania mamy z panią profesor. Profesor Anna Siewierska-Chmaj, politolog Uniwersytet Rzeszowski. Kłaniam się pani profesor, dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Na początek prośba o opisanie pani reakcji, jeżeli będzie pod pani, tak miła rzecz jasna, kiedy usłyszała pani z ust Jacka Sasina, że trzeba myśleć państwowo, a nie tylko partyjnie. Ciśnienie mi się podniosło. Mi się ostatnio w ogóle bardzo ciśnienie podnosi. Ja muszę zacząć o tym poważnie myśleć, bo to przypłacę zdrowiem to swoje zainteresowanie polityką. Naprawdę, to jest już szczyt cynizmu, żeby takie słowa wypowiadać w kierunku opozycji, kiedy się rządzi od tylu lat, zrzucanie odpowiedzialności za stan kraju, za stan państwa na opozycję jest po prostu szczytem politycznego cynizmu. I pytanie tylko, czy to jest cynizm, który pani zdaniem przyniesie zamierzone przez partię rządzącą efekty? Bo wydaje się, że taki cynizm polityczny obowiązuje teraz już właściwie w każdej dziedzinie, czy na ścieżce każdego kłopotu, z którym teraz musimy się mierzyć. Czy to jest spór z Komisją Europejską, czy to jest spór z opozycją, czy to jest zrzucanie winy albo właściwie odpowiedzialności na samorządy za dystrybucję węgla. No to mamy do czynienia z taką, a nie inną narracją, która pytanie, czy przełoży się na nastroje i opinie społeczeństwa, czy też nie. Czy społeczeństwo da się tej retoryce uwieść, czy widzi jednak już, jak to wszystko wygląda realnie i uwieść się nie da? No, póki co to jednak ta retoryka się dobrze sprawdza, bo mimo, że te sondaże właśnie z tygodnia na tydzień one się zmieniają, to jednak one nie pokazują jakiejś trwałej tendencji spadkowej dla PiS-u, więc to się jakoś tam sprawdza. To jest związane pewnie przede wszystkim z tym, że myśmy po 89 roku nie wychowali społeczeństwa obywatelskiego, wobec czego nie mamy prawa oczekiwać od naszego społeczeństwa postaw obywatelskich. Po prostu Polacy nie do końca rozumieją zawiłe, abstrakcyjne kwestie polityczne. Natomiast mamy społeczeństwo bardziej konsumentów, więc jeśli cokolwiek jest w stanie wpłynąć na sondaże, to nie afery podsłuchowe, nie właśnie takie cyniczne wypowiedzi polityków, tylko raczej wysokie ceny energii czy rosnąca inflacja. Bo i ewentualnie jeszcze ta narracja, która znowu została odgrzana, ta mesjanistyczna rola Polski, Polska jako ofiara wszystkich naokoło, Polska, która cierpi za miliony. Więc to połączenie tego społeczeństwa konsumentów i jednocześnie odgrzanie tego mitu mesjanistycznego ciągle się jednak sprawdza niestety. Pani profesor, teraz pytanie bardzo poważne, bo wydaje się, że bardzo poważne są też te słowa. Mam na myśli słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który próbuje doprowadzić, do czego? Mówiąc o tym, że są groźby rozprawienia się z pisowskimi wyborcami. To znaczy, to już jest takie bardzo chyba mocne zaognienie sytuacji i próba spowodowania czego? Wojny domowej, jakichś rozruchów między ludźmi, którzy są po dwóch stronach barykady. Co chce zrobić prezes Prawa i Sprawiedliwości, wypowiadając takie słowa? No, Prawo i Sprawiedliwość zbudowało przez ostatnie lata naprawdę w Polsce taki system, który się opiera na ludziach powiązanych bliżej lub dalej z władzą. I oni są wszędzie, tak? Nieraz nawet i w tym programie rozmawialiśmy z panią redaktor o tym, że PiS nie wymienia tylko dyrektorów, prezesów, ale wymienia do spodów w instytucjach sobie podległych ludzi. Czyli udało się taki system klienteli, można powiedzieć, stworzyć politycznej, która teraz jest straszona tym, że straci władzę, straci pieniądze, a być może nawet straci wolność. I w tym kontekście warto byłoby chyba przestrzec opozycję przed takimi ostrymi
hasłami o zemście, rewanżu, sprawiedliwość, tak, ale najpierw trzeba wygrać wybory, a ja mam wrażenie, że te pohukiwania opozycji, one są trochę takim dzieleniem skóry na niedźwiedziu, a dają jedynie narzędzia Jarosławowi Kaczyńskiemu do tego, żeby nastraszyć swój własny twardy elektorat, swoich wyznawców, że jak przyjdzie opozycja, to nam się wszystkim dobierze do skóry. Nie tylko nam tutaj na górze politykom, ale także wam, tym, którzy nas do tej władzy doprowadziliście. Także no, to są chyba ze strony Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego posunięcia dość sprytne, natomiast ze strony opozycji obawiam się, że nieco nieprzemyślane. No właśnie, to jakie narzędzia w tym momencie, pani profesor, według pani ma opozycja? No bo wiemy też, że wielu Polaków, zresztą badania, wiem, że jedna z partii opozycyjnych robiła bardzo gruntowne badania dotyczące właśnie tego, co powinno się wydarzyć z podejmującymi decyzje od roku 2015, i ludzie chcą rozliczeń według tych badań właśnie. Jeśli opozycja pani zdaniem tutaj idzie za mocno i powoduje, że Jarosław Kaczyński może odwrócić tę retorykę przeciwko opozycji i straszyć swoich wyborców, to z jakich narzędzi opozycja w tej chwili powinna pani zdaniem korzystać? Ja myślę, że Polacy, a przynajmniej ta część, która nie głosuje i nigdy nie głosowała na PiS, oni oczekują przede wszystkim tego, żeby skończyć z polityką strachu, bo my już jesteśmy tak nastraszeni, już się naprawdę tak boimy, że niedługo będziemy wszyscy na kozetce leżeć, całe polskie społeczeństwo. I nie mówię tego absolutnie z ironią, mówię to jak najbardziej szczerze. Wie pani, 180 kilometrów od szkoły, w której uczą się moje dzieci, wybuchają bomby i giną ludzie. Wybuchają rosyjskie bomby. Nie wybuchają bomby unijne, nie niemieckie, nie LGBT. I jak ja słyszę pana Jarosława Kaczyńskiego, nomen omen prezesa, na spotkaniach z wyborcami, który straszy zgniłą Unią, który straszy i wywołuje nienawiść do Niemców, który szczuje przeciwko społeczności LGBT, to ja mam ochotę, ja przepraszam bardzo, mam krwiożercze wtedy zapędy i mam ochotę wpaść na takie spotkanie, oczywiście szans nie mam na to, ale mam ochotę wpaść i wytrzepać panu Jarosławowi Kaczyńskiemu ten łupież z tej marynarki, nie zdejmując jej bardzo. Dlatego, że ja myślę, że opozycja właśnie takim głosem powinna mówić. Powinna powiedzieć wprost, no ludzie, mówmy o tym, co jest prawdziwym problemem. Mamy tu niedaleko za granicą wojnę, my mamy naprawdę potężne problemy z tym, że za chwileczkę nie tylko pieniędzy z KPO nie dostaniemy, ale nie dostaniemy być może też pieniędzy z funduszy spójności, czyli to jest w sumie około 100 miliardów euro. Tak? Ponad 110 miliardów euro to jest. Ponad 110 miliardów euro. I my tutaj będziemy się straszyć, Pani profesor, ale wczoraj, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale wczoraj na sali plenarnej w Sejmie opozycja dokładnie to robiła. Po tym całym zamieszaniu, tym ręcznym sterowaniu stenogramami przez Zbigniewa Ziobrę, no, wydawało się, że opozycja zostanie sprowokowana, ale nie. No, posiedzenie zaczęło się właśnie od okrzyków dotyczących drożyzny, dotyczących braku węgla, dotyczących wojny, więc no tutaj chyba... Bardzo dobrze i najwyższy czas. I najwyższy czas chyba, żeby opozycja przestała nadawać na tym samym tonem, co Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość od początku swoich rządów narzuca pewną narrację, a opozycja tylko na tą narrację reaguje. No więc właśnie o to chodzi, żebyśmy skończyli z reagowaniem na narrację PiS-u. PiS ma swoje pomysły, swoje uwagi, swoje absurdalne często pomysły. Słyszymy, co mówi pani kurator Nowak, mój ukochany pan minister Czarnek znowu zaostrza kurs i opozycja zaczyna wchodzić w tą narrację. Otóż
Polacy chyba w tym momencie naprawdę już mają dość. Mają dość tego straszenia i mają dość tej wojny w Polsce nawet, nie tyle tej wojny na Ukrainie, bo tutaj na to wpływu wielkiego nie mamy. I chcieliby usłyszeć, co opozycja na ten temat ma do powiedzenia, a niekoniecznie, żeby opozycja wchodziła cały czas właściwie w powtarzającą się jak déjà vu narrację PiSu. Panie profesor, ale jednak o aferze taśmowej słów kilka chciałabym powiedzieć, ale nie tylko w kontekście już nagrań z Sowy, Ośmiorniczek. To były problemy zresztą. Tylko tego wątku dotyczącego węgla, handlu węglem, powiązania rosyjskich służb, ewentualnego, rzecz jasna, z polskimi politykami, sprzedaży przez Marka Falentę nagrań tuż przed ich publikacją w polskich mediach. Oczywiście to jest wszystko kwestia zeznań Marcina W. Pytanie, na ile on w ogóle jest wiarygodny. Natomiast no, wiemy też, że ta afera może po raz kolejny zatoczyć bardzo szerokie kręgi. I teraz pytanie. Czy pani zdaniem Donald Tusk popełnił błąd, rzucając tę narrację o komisji śledczej i właściwie podbijając piłeczkę w temacie afery taśmowej? Czy on po prostu rozbroił bombę, która miała być odpalona już w trakcie kampanii wyborczej w przyszłym roku? Bomba i tak by była odpalona, więc nie dało się. Lepiej odpalić ją teraz niż tuż przed wyborami. Myślę, że tak, że lepiej ją odpalić teraz. A mówiąc o tej aferze taśmowej, no to ja bym się kierowała jednak tym, czym się kierują amerykańscy śledczy. Follow the money. Kto tak naprawdę zyskał na tym, co się wydarzyło? Kto zyskał na zabiegach Falenty i pana Marcina W? No, zyskali oczywiście, oprócz samych panów, o których tu wspomniałam, Rosjanie, tak? Bo chociażby import węgla z Rosji wzrósł o ponad, jeśli dobrze pamiętam, 300% w czasach rządów PiS, nie mówiąc o tym, że zostały zablokowane wszelkie inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, łącznie z tymi, które były już na ukończeniu, chociażby wielkie farmy wiatraków w Polsce, tak? Więc dla mnie ten wątek warto rozpatrywać poprzez kwestię, kto zyskał na tych zabiegach pana Falenty, i tutaj jest chyba jednoznaczny kierunek. I tutaj ten kierunek i redaktor Rzeczkowski, i redaktor Piątek w tej książce, która wczoraj zresztą miała premierę, też o tym pisze. Zyskali Rosjanie, i ten kontekst Prawa i Sprawiedliwości, który doszedł do władzy dzięki wsparciu Rosji, jego się nie da zignorować. To znaczy, oczywiście, że to trochę brzmi jak teoria spiskowa i być może, że my się boimy mówić właśnie o... Pani profesor, tylko problem polega na tym, że my się nad tym nie powinniśmy zastanawiać w ogóle i rozmawiać na ten temat. Tym się powinna zająć polska prokuratura i sprawdzać wszelkie wątki, prawda? To nie jest tak, że to pani albo ja, albo nasi widzowie teraz mamy rozstrzygać, czy sprawa jest autentyczna, czy rzeczywiście były jakieś powiązania, czy Marcin W. jest wiarygodny w jednym wątku, a w drugim nie jest, a może w obu nie jest, albo w obu jest. Znaczy, to nie jest nasze zadanie. W jakim my momencie się znaleźliśmy, jeżeli mamy zeznania z roku 2021 ostatnie, bo wcześniej były inne. A wcześniej 2017. Prawda? No właśnie. I do tej pory ten wątek w ogóle przez prokuraturę nie jest badany. Ten wątek nie jest badany, ale był wątek badany z kolei rzekomej łapówki wręczonej synowi Tuska. No tak, i ani syn Tuska, ani Tusk nie byli do tej pory wezwani nawet na przesłuchanie. No właśnie, i to jest taka ciekawostka, że przecież mamy tak naprawdę dwa rozwiązania. Albo prokuratura rzeczywiście uznała, że te zeznania są niewiarygodne, a jeśli rzeczywiście są niewiarygodne, to ujawnienie tych zeznań przez pana prokuratora i ministra w jednej osobie, Zbigniewa Ziobrę, jest złamaniem prawa. Jest druga opcja, że prokuratura działa opieszale, byle jak, nie zna się na swojej pracy, i to z kolei świadczy o tym, że pan prokurator i minister w jednej osobie, Zbigniew Ziobro, powinien się jako osoba odpowiedzialna za prokuraturę w Polsce podać do dymisji. Więc tak czy inaczej, pan Ziobro nie powinien tutaj być taki z siebie zadowolony, bo przecież chodzi od poniedziałku taki szczęśliwy, że
nie rozumiem tego poczucia zadowolenia, bo w obu przypadkach to on jest odpowiedzialny za coś złego, co się w prokuraturze dzieje, a mamy właśnie taką sytuację. A to, że my nie powinniśmy się, pani redaktor, tym zajmować, to jest oczywiste, tylko że ja mam wrażenie, że my się za każdym razem, jak się spotykamy, zajmujemy sprawami, którymi nie powinniśmy się zajmować, bo powinny się tym zajmować prokuratura, poszczególne ministerstwa i tak dalej, i tak dalej. Tylko że to państwo naprawdę jest już państwem z kartonu i właściwie od obywateli, w tym także od nas, oczekuje się tego, że my będziemy przejmować odpowiedzialność za ten kraj. No właśnie, tak jak samorządy za węgiel. Pani profesor, jest odpowiedź Donalda Tuska, bardzo mocna. Tusk mówi tak, to są klasyczne rosyjskie metody. Lider opozycji chce ujawnić pewne bardzo złe dla władzy powiązania i ta władza odpowiada, zostaw to, bo zabierzemy się za twoją rodzinę. W Polsce te metody się nie sprawdzą. To bardzo przykre doświadczenia, ale ja nie dam się przestraszyć. Minister Ziobro musi wiedzieć, że cała sprawa wyjdzie na jaw, a odpowiedzialni za to zostaną rozliczeni. No mocne słowa, tylko ja chciałabym jednak wierzyć w to, że rzeczywiście one dotrą do tej bańki pisowskiej, bo my już żyjemy w tak spolaryzowanym społeczeństwie i Jarosław Harał Kaczyński robi wszystko, żeby jeszcze bardziej spolaryzować nasze społeczeństwo. Ja nie wiem, czy do tej bańki to dotrze. Ja zrobiłam taki test, rozmawiając tutaj z różnymi osobami, które bliżej, którym bliżej do PiSu, albo nawet bardzo blisko do PiSu. I okazuje się, że to jest koszt, który oni są w stanie ponieść. To znaczy, nawet jeśli ci Rosjanie maczali palce w dojściu do władzy PiSu, no to trudno. To jest to warta, to jest to koszt, który warto było ponieść, żeby Prawo i Sprawiedliwość w Polsce rządziło. Pani profesor, bo to oni są wyznawcami, nie wyborcami, więc ja nie wiem, czy w ogóle jest sens zastanawiać się nad tym, czy cokolwiek ich przekona. Ja myślę, że gra tutaj toczy się o niezdecydowanych albo o tych, którzy zastanawiają się, czy w ogóle na wybory pójść. Tak, i to jest tak naprawdę w tym momencie zasadnicza gra. Tylko że ja znowu nie do końca wiem, czy do tych niezdecydowanych dotrzą zawiłości tej afery. Oczywiście pani może powiedzieć, no tak, ale ta pierwsza odsłona tej afery, słynne ośmiorniczki, rzeczywiście obaliła rząd Platformy Obywatelskiej. Tylko jak widać, ośmiorniczki bardziej wrócić, działają na zbiorową wyobraźnię niż ewentualne zaangażowanie rosyjskich służb w polską politykę, prawda? No i to jest niestety ten moment prawdy o polskim społeczeństwie. Och, jakby te rozmowy toczyły się przy kotletach schabowych i rosole, to pewnie by mniej to polskie społeczeństwo zabolało, ale te ośmiorniczki stały się symbolem właśnie tej władzy, która jest tak daleko od tego ludu, który przecież tutaj na co dzień ośmiorniczcy nie je, a w ogóle to by się brzydził takich rzeczy zjeść. Więc to działało na wyobraźnię. Natomiast czy jakieś rosyjskie służby specjalne, które są tutaj zaangażowane, czy to zadziała? Przecież my o tych służbach rosyjskich to słyszymy. To czy tych książek, przecież redaktor Rzeczkowski nie pierwszy raz o tym pisał. Dwie książki, zdaje się, już wcześniej o tym napisał, prawda? Obcym alfabetem, a drugiego tytułu już nie pamiętam. No nie wspominając o redaktorze Piątku, który napisał książkę o Antonim Macierewiczu, miał zostać podany do sądu, ale nie został jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności. No więc cały czas o tym Reset Obywatelski zresztą mówi. No więc przecież my nie słyszymy od poniedziałku, ani od roku o tym. My o tych rosyjskich służbach zaangażowanych w polską politykę i wspierających różnych polskich polityków bardziej z prawej strony, a słyszymy od dawna. Czy to jakoś wpłynęło na zmniejszenie się tych 30% poparcia dla PiSu? No nie. No to niestety jest wciąż abstrakcyjny temat dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko. Nie tylko dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale także dla większości polskiego społeczeństwa, które żyje swoimi sprawami, które uważa, że polityka to jest w ogóle bagno i właściwie to nie ma tam czego szukać. Więc no, obawiam się, że przedwczesne są takie przewidywania, że afera taśmowa będzie tą jedną z niewielu afer, która za jednym zamachem obali dwa rządy, tak? No ja w ogóle nie mam takiego wrażenia. Kiedyś i PiSu teraz. Pani profesor, myślę, że jeżeli cokolwiek ma obalić rząd, to bardziej brak pieniędzy. Sądzi pani, że ta perspektywa, to zagrożenie braku wypłaty środków z Funduszu Spójności, z nowej perspektywy budżetowej, te pieniądze już, o których mówiłyśmy dzisiaj,
to jest coś, co no, może doprowadzić właśnie do większych politycznych kłopotów Prawa i Sprawiedliwości, czy to także jakoś przejdzie, mówiąc nieładniej, potocznie bokiem? Jeśli wybory odbędą się za rok, to PiS-owi na rok pieniędzy starczy. I to jest ten problem. PiS-owi na rok pieniędzy starczy dla swoich, przede wszystkim dla wsparcia swoich wyznawców i tych grup, które na nich głosują. Natomiast jeśli tych pieniędzy nie dostaniemy, co się odbije przede wszystkim na samorządach, bo większość tych pieniędzy, które, jeśli one nie dotrą, to nie dotrze do samorządów, które z kolei miałyby sfinansować duże inwestycje infrastrukturalne za to. To z kolei co spowoduje? No mokry sen Jarosława Kaczyńskiego, a mianowicie odwrócenie się Polaków od Unii Europejskiej. Bo dzisiaj mówimy, no nie, Polacy są najbardziej prounijnym narodem w Unii Europejskiej, ale co znaczy dokładnie to, że Polacy wspierają Unię Europejską? Czym jest dla Polaków Unia Europejska? Otóż ja stawiam tezę, że Unia Europejska dla Polaków jest skarbonką. To nie jest wspólnota wartości, tylko to jest skarbonka. Jeśli w tej skarbonce zabraknie pieniędzy, albo jeśli nie daj Boże ta skarbonka sama odmówi wypłacania pieniędzy, to Polacy zaczną się odwracać od Unii Europejskiej i zacznie spadać poparcie dla Unii, akcesji polskiej i uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. I wtedy Jarosław Kaczyński będzie mógł zrealizować swój plan, a mianowicie wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Ale to już będzie się działo po kolejnych wygranych przez PiS wyborach. Więc ja bym nie liczyła na to, że te pieniądze, których nie dostaniemy w ciągu kolejnego roku, jakoś zaważą na... No dobrze, pani profesor, ale to ja spróbuję trochę bardziej optymistycznie. Sama pani powiedziała przed chwilą, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili to jest no, plus minus, ale niewiele. Niewielki plus, niewielki minus 30%. Po drugiej stronie jest 70%. Ludzi, którzy no, prawdopodobnie rozumieją wagę tego, czym w ogóle pod każdym względem jest Unia Europejska. Widzę, że nie wierzy pani tutaj w polskiego wyborcę. Nie, obawiam się, że w tej grupie niezdecydowanych, w tej grupie niezdecydowanych, która jest w zależności od różnych badań 30-40%, czyli ogromna, jest spora grupa, po pierwsze, takich utajonych wyborców PiS-u, którzy uważają, że po prostu przyznawanie się do sympatii dla PiS-u jest obciachowe, więc oni tego nie zrobią, ale w gruncie rzeczy to zagłosowaliby na PiS. Jest duża grupa osób, które są absolutnie obojętne, bo to jest podstawowy problem z polskim społeczeństwem. Polacy są obojętni. To już nie jest problem, że Polacy są nawet spolaryzowani. Dlatego, że my do gardła to się rzuca, powiedzmy, jakiś tam niewielki odsetek ludzi. Natomiast cała większość jest absolutnie przekonana o tym, że polityka już im ani nie jest w stanie pomóc, ani nie jest w stanie zaszkodzić. Oni po prostu są przekonani, że są pozostawieni sami sobie. Dlatego pieniądze z KPO, nie, to chyba nie ten. To już ta cena kostki masła jest dla mnie w tym momencie większym argumentem, bo takie właśnie słyszę rozmowy w sklepach, w szkole. Brak nauczycieli w szkole, o, to jest coś, co widzę, że... Nie palący się węgiel. Tak, więc to są rzeczywiście te tematy, które bardziej poruszają niż te pieniądze z KPO, które no, nawet jeśli nie dotrą w ciągu najbliższego roku, to jednak nie zostanie to bezpośrednio tak odebrane, bo na rok tych pieniędzy jeszcze starczy na te programy socjalne, które PiS promuje. No i ciekawe, kto by chciał być w skórze rządu, który ewentualnie przejmie dowodzenie po Prawie i Sprawiedliwości, ale to już jest temat na zupełnie inną dyskusję. Mam nadzieję, niedługo znowu się spotkamy. Pani profesor, przekazuje wyrazy uznania, sympatii i nawet tutaj wyznania miłości się wobec pani pojawiły na naszym czacie od widzów, więc przekazuję. Proszę sobie później poczytać. Bardzo dziękuję. To miła odmiana po groźbach śmierci, które dostałam po słynnym programie o chłopach pańszczyźnianych. Pani profesor, nie przejmujmy się takimi rzeczami. Gdybyśmy miały się tym przejmować, to już dawno byśmy musiały wąchać kwiatki na tamtym świecie. Niemniej jesteśmy, będziemy. Wszystkiego dobrego dla pani. Dziękujemy. Wszystkiego profesor Anna Siewierska-Chmaj. Dobrego, spokojnego dnia i do zobaczenia. Do zobaczenia. Michał
Kozłowski, czyli wydawca mój ukochany, drodzy Państwo, zaskoczył mnie przed chwilą, ponieważ powiedział, że jak po tym zaraz jak się z Państwem pożegnam, to jeszcze mam zapowiedzieć pewien ciekawy filmik. Nie przygotował mnie na to, nie wiem co to będzie, więc to jakaś niespodzianka w piątek dla Państwa. Ty już mi lepiej nic nie mów, nie powiedziałeś mi wcześniej, to teraz ja też będę zaskoczona, podobnie jak nasi widzowie. Wiem, że ma się tam pojawić Jarosław Kaczyński. Nie wiem w jakich okolicznościach Michał dla Państwa przygotował niespodziankę, także na koniec się tym filmikiem z Państwem żegnamy, dziękując za cały tydzień i za dziś. Wracamy do Państwa oczywiście w poniedziałek o godzinie 9. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Proszę spokojnie i dobrze odpoczywać w weekend. Do poniedziałku, do zobaczenia. Teraz już niespodzianka od redaktora Kozłowskiego. Witam wszystkich TikTokowców. Moja niespodzianka dla wszystkich. Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników i tych, którzy nas lubią, i tych, którzy nas nie lubią, ale dobrze, że jesteście aktywni, że chcecie mieć informacje, że się wymieniacie informacjami. Gratuluję i jeszcze raz pozdrawiam. Dziękuję, dziękuję bardzo. To był nasz dzisiejszy filmik. Dzień dobry. Drodzy Państwo, serdecznie pozdrawiam tych, którzy nas lubią i tych, którzy nas nie lubią. Dziękujemy za ten filmik. Do poniedziałku.